Dzień dobry, ja jestem Nerwary, napisy dla Państwu dzisiaj e-sportowy odcinek, e-sportowe emocje o LEC oczywiście, Europejska Liga, jako że już jesteśmy po trzech tygodniach, czyli po tym pierwszym stage'u, trzeba podsumować co się wydarzyło i oczywiście przewidywania na fazę grupową, kto tam wyjdzie dalej, co to się będzie działo. I, no, właśnie jakieś lekkie podsumowanie tego, co się wydarzyło, chociażby właśnie z Team Vitality. O jezu, zostawcie kciuka, zostawcie suba i życzę miłego oglądania. I oczywiście, jak zawsze, partnerem odcinka jest STS. Gdzie jeśli jeszcze nie macie konta, to z kodzikiem Nervariant tutaj przy rejestracji. Macie trzy bonusy, czyli za pierwszą opłatę możecie zyskać maksymalnie 300 zł, za drugą 500 zł, a za trzecią 700. I pierwszy kuponik, który puścicie do 100 zł, jeśli nie pyknie, to te 100 zł wraca na wasze konto. Także fajne tutaj, właśnie na wejście. I jeszcze do tego bonus w wysokości 60 zł, jeśli wykonacie zadania, które trzeba zrobić. To jest dla ludzi, oczywiście, plus 18, przypominam. I dla ludzi, którzy nie mają konta. Także jeśli wy macie konto, no to może dla koleżki podeślicie takie info, że może sobie wykorzystać. Lecimy. Jeśli chodzi o podsumowanie, myślę, że zaczniemy sobie od dołu po prostu. Team Vitality 1.8. Jezu Chryste, co to ma być? Co się stało z tą drużyną? Ja w ogóle sprawdzałem sobie z ciekawości i był zakład na sts że Vitality jeśli zajmie 10 miejsce, kurs był 150. Jeśli ktoś to obstawił, gratulacje, gratulacje. No masakra, no, ale nikt się tego nie spodziewał. No Vitality po prostu tak totalna padaka. Ale co ciekawe, nadal mają szansę, żeby być jeszcze w tym season finals. Tutaj, ponieważ tam punktacja po prostu ma znaczenie. Oni mają punktów 137, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj jest, więc jest szansa, że się tam znajdą. Pewne rzeczy muszą się zadziać. Czy tam Excel nie może zrobić chyba top 3, czy tam top 2. Fnatic musi coś tam. Ogólnie jest szansa na to. Jest szansa na to, że Vitality będzie w tym top 6. Zobaczymy, ale tak jak mówię, niektóre drużyny po prostu muszą słabo zagrać. Zobaczymy. Astralis. Co ciekawe, jako pierwsza drużyna na świecie skończyła już swój sezon w tym roku. Czajcie, to jest lipiec. Oni do końca roku już nic nie grają sportowo. Dziwna trochę akcja. Nie wiem, czy mi się to podoba. No trochę wiecie, no dla organizacji straszna lipa, no jakby przez pół roku nie masz nic do roboty, dopiero w styczniu startuje następny sezon dla nich, oni już nic nie robią, dziwna sytuacja, no ale to taki, taki system jakby, nie, taki system, szkoda, no ale z drugiej strony na no, Astralis, no taka organizacja, za którą chyba nie będziemy jakoś tak bardzo cierpieć, że nie grają, no bo nie oszukujmy się, no niestety ten rok też nie był jakiś dobry, no wiadomo, te pierwsze dwa splity coś tam pograli, coś tam poddymiali, ale no niestety, co jak co, ale jednak, no kończenie swojego sezonu w lipcu. Trochę szkoda. Dalej, mieliśmy tutaj cztery drużyny, 4 drużyny 4-5, czyli BDS, SK Gaming, Mad Lions i Koi. No Mad Lions znowu, tak samo jak i poprzedni split, który wygrali, też zaczynali właśnie od podobnego wyniku. Także zadziwiające. No ale zobaczymy, czy wyrobią się dalej. Koi tak samo, ledwo, ledwo. I tam Koi właśnie było blisko do tego, żeby... Nie, nie przepraszam, to SK Gaming miało blisko, żeby dogrywkę grać na Astralis. Ale do tego końca co nie doszło, bo tam Fnatic wygrało, jeśli dobrze pamiętam, w z stylu. Także trochę się zadziało. Heretics i EXCEL. 5-4, także duże zaskoczenie. Excel, które, no pamiętamy, dwa razy dziesiąte miejsce, jednak w poprzednich dwóch sezonach. A teraz, no wychodzą na prostą. Zmiana Człogólara, widać, że chyba jednak coś tam, coś tam chyba dało. No i heretyk z Jankosem oczywiście. 5-4, także fajnie, ładny mieli start. Tutaj na początku 3-0. Później chyba 1-2, jeśli dobrze pamiętam. I później znowu 1-2. Także nie najgorzej. Jest poprawa. Nie ma Rubiego. Zmiana EDiker też spoko. Ale cały czas ten Evi na topie. Co on tam robi? Szanujmy się, ludzie, czemu on tam jeszcze gra? Ech, masakra, ale dobra. No i Fnatic z GG2 na górze, co osobiście bardzo mnie cieszy. Jakby no przez te wiele lat LCS-a europejskiego, czy też LEC aktualnie, to były zawsze takie, wiecie, dwie najbardziej utytułowane drużyny. Zawsze największy fanbase, więc to, że te dwie drużyny są na górze, mi się osobiście bardzo podoba. Cieszy mnie to. No bo mieszkómy się jak mieliśmy w tamtym sezonie BDS, kontra Lions w finale, to nie było aż takiego hypu, prawda? A jednak G2 vs Fnatic w jakimś potencjalnym finale, no to zawsze po prostu jak najbardziej grzeje. Także, no, tak to wyglądało. No zaskoczyłem największą oczywiście Vitality, no. Jak to się stało? Tragedia. W ostatnim tygodniu w ogóle dali polaka rodaka Douglasa z Akademii, go wyciągnęli. No i ten Bo... Ciekawy jestem, co z nim będzie dalej, jeśli by się zdarzyło, że Season Finals będzie grał Vitality, no to ciekawy jestem, co oni zrobią, czy Bo będzie grał, czy Douglas będzie grał, czy jeszcze jakoś inaczej będą chcieli zagrać, nie wiem, ale no naprawdę Vitality, szkoda, naprawdę wielka szkoda, no bo drużyna, która tyle pieniędzy wykłada, takie mają niki, takie nazwiska po prostu. I to nie gra. Strasznie smutne, po prostu. Strasznie smutne. Ale dobra, to jest tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego. Faza grupowa wygląda to w ten sposób, czyli grupa A, grupa B. Polecimy sobie tak w miarę po kolei, jak ja bym tutaj to przewidywał. Zrobimy sobie oczywiście też kuponik, ale to za chwilę. G2 na Koi. No, wiadomo, G2 raczej faworytem mocnym jest. Aczkolwiek, no to już też jest faza b 3 Także może się tam coś zadziać, ale no, myślę, że śmiało tutaj G2 powinno to wygrywać. To Koi, kurczę, wydaje mi się, że ten transfer A2 na Zatrymbiego. No, chyba im się trochę nie opłacił, tak mi się wydaje, że to i takie lekko pogubione zgubili swój taki rytm powiedzmy. Bo strym im też nie było dobrze ale teraz jest jeszcze gorzej, nie wiem. Ciężko się też na, na to patrzy, no bo jednak organizacja, która no w tamtym roku przecież to byli mistrzowie Europy, prawda? Ale kto wie, może jeszcze się dla nich e, odwróci, zobaczymy. Dalej mamy Heretics kontra BDS. W BDS pamiętamy, no byli w finale tamtego poprzedniego e, splitu, ale Heretics no teraz to, troszkę lepiej wygląda, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem czy Heretics jest aż takim faworytem, choć no BDS no nie gra aż tak super, jak i w tamtym e, splicie, no bo w tamtym splicie no jednak to chodziło bardzo, bardzo ładnie w ich wykonaniu, ale Zobaczymy, czy tutaj to podoła Heretics, czy podoła BDS. Bardzo równa para, że tak powiem. Ale jeśli miałem robić takie przewidywania, właśnie kto wychodzi z grupy, bo pamiętajcie, że tutaj z grupy wychodzą dwie drużyny: z grupy A i dru dwie drużyny z grupy B. Także, no, z grupy A, oczywiście, G tu no, pewniaczek, że wychodzą z tej grupy. Jeśli by nie wyszli, to nie wiem co by się miało stać, ale pamiętajcie też, że G2 ma już zapewniony jakby występ w tych Season Finals, więc nie mają aż takiej spinki po prostu, ale myślę, że i tak G2 będzie chciało, wiecie, wygrać jak najwięcej, no to jednak jest G2, no, są zrobieni po to, żeby wygrywać tą Europę, co nie? Także G2, no i chciałbym, żeby to był Heretics. No, bo jeśli tutaj odpada Heretics, to oni nie mają szansy bo na season finals, jeśli dobrze pamiętam. Także no, trzymam kciuki za to, żeby Heretics wyszło do tej ostatniej fazy playoffów, ale jestem w stanie uwierzyć, że BDS albo Koi też to mogą zrobić. Ale oczywiście kciuki za Jankosa będą trzymane. No i grupa B, Fnatic kontra SK. Fnatic, no tego tak już mówiłem wcześniej, fajnie, że zaczęli w końcu grać, tylko też oni mają taką sytuację, że, krótko jak z pamięci, powiem, że chyba top 2 muszą mieć. A najlepiej to by jakby wygrali Split na pewno. Ale no tam punktacja jest bardzo nisko, więc będzie ciężko. Ale mecz na SK Gaming myślę, że jest do zrobienia spokojnie. Chociaż SK Gaming też ma takie, ma takie swoje momenty, że potrafią zagrać dobrze w ligę, ale miejmy nadzieję, że akurat w tę sobotę, e, im się to nie uda, oczywiście, no nie jestem tutaj za bardzo obiektywny, kibicuję oczywiście Trymbiemu, kibicuję e, Fnatic i też e, co do właśnie Fnatic, trzeba pochwalić jednak tego koreańskiego zawodnika, Naidi Kerenoa, przypominam, gość jeszcze parę miesięcy temu grał w Ultralidze, czyli polskiej lidze, a teraz we Fnatic gość wykręca tam KDA, miał chyba pod 90, także wariat totalny, fajnie klika, mega talent, no i miejmy nadzieję, że cały czas będzie ten botlane działał tak jak działa, a nawet, żeby jeszcze lepiej lecieli, no tak jak mówiłem już wcześniej. Fajnie, że Fnatic po prostu wraca na dobre tory, no bo ciężko się patrzyło jak ta organizacja gdzieś tam te ostatnie lokaty zajmowała. EXCEL kontra Bad Lions, no mówiłem wcześniej, że EXCEL fajnie, że taki improve zaliczyli, że tam top 3 albo czwarte miejsce miał EXCEL, tak, no Duże zaskoczenie, bo jednak raczej większość ludzi spisywała Excel na straty, że to 9.10 miejsce dalej będzie. A tu, jednak, ten jungler trochę to odświeżył. Mad Lions, też wcześniej mówiłem, no nie jest już chyba aż tak kolorowa, ale poprzedni sezon też tak zaczynali. Mad Lions nigdy nie można skreślać, po prostu, tak wam powiem. I myślę, że tutaj Mad Lions bym dawał raczej w roli faworyta. No i takie wiecie, przewidywania, kto wyjdzie. No, myślę, że to będzie Fnatic Mad Lions, oczywiście. Raczej nie powinno się inaczej tutaj stawiać. Ale wszystko się może wydarzyć. To jest właśnie piękno sportu piękno Ligi Legend, ale na faworytami na pewno jest Fnatic i MAD Lions. Tak bym to po prostu stawiał. Także G2, Heretics, chociaż tutaj to jest takie myślenie życzeniowe mocno, ale e, oby tak się stało, oby tak było. Dobra, puścimy sobie becika. Oczywiście teraz już to y, sobota, niedziela, poniedziałek y, się zaczyna, także oglądajcie śmiało, zróbmy sobie becika, niech to się zaloguje szybko. I puścimy sobie po prostu na wszystkie mecze kuponik. Ostatni kuponik, który postawiłem, wszedł jak coś. Weszły prawie 300. Także dzisiaj robimy to samo. Excel kontra Mad Lions. Yy, no ja jakoś nie czuję, żeby Excel miało wygrać, więc Mad Lions po prostu daje tutaj śmiało. Ale brałbym pod uwagę, szczerze powiedziawszy, to, że Excel może, może te BO-trójkę wygrać. Ale Mad Lions raczej faworytem dużym jest. Fnatic na SK Gaming. No Fnatic, rzecz jasna, ale ten kurs 420. <laughs> Trochę kusi, myślę, że Gaming, jakby tam dobry dzień siadł, jakby jakiś drafcik fajny przygotowali, może jest szansa, ale damy tutaj raczej po prostu to Fnatic pewniejsze. No i tutaj, tak jak mówiłem, Heretics vs BDS, no to moim zdaniem jest ta para najbardziej bliska, po prostu, tutaj może być najbliżej do zwycięstwa BDS, jak i Heretics zresztą. Dam Heretics oczywiście, no bo przeciwko Jankosowi nie będę obstawiał. oczywiście ostatni mecz to G2, ale tutaj na pewno rozważałbym na waszym miejscu BDS, żeby postawić. I tak samo też to Excel, też bym się zastanowił, czy, czy nie warto tam ewentualnie Kursik jest 3,40, także nie jest za wysoko, no ale tak samo tutaj też to plus 19, też może sobie obstawiać różne rzeczy, kto wygra któreś mapy, kto weźmie pierwszy inhibitor, pierwszy baron i tak dalej, także jest tego trochę więcej, a ja sobie po prostu te meczyki obstawię, dam dwie dychy, ale pamiętajcie o tych wszystkich opcjach i tyle, 60 zł do wygrania. Wierzymy to. I tyle, i tyle, mieli Państwo. Dajcie znać w komentarzach, jak uważacie, kto wychodzi z tej fazy grupowej. Czy uda się Fnatic i Heretics być na Season Finals? Czy Vitality się uda Season Finals y, zrobić? Zobaczymy. Zapraszam do komentowania. I oczywiście pamiętajcie o kodziku Derwarian przy rejestracji i pamiętajcie o bonusiku. Tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na i na film na YouTube. Życzę miłego oglądania. LEC.